Co, popchać cię? Siema, hejos. Niedziela, a dzisiaj na wypas taki jadę na spotkanie z widzem, ale mówię sobie, o co to mi tak wystaje, a to pewno metki z ciuchów, z bluzy, no, no spoko, niech wystają, dobra. Ciśnienie, zacznę od ciśnienia w oponach, zamknij się. Dobra. Jadę, bo się nie doczeka za mną. Siema, Jula. Dobrze u mnie, a u ciebie? Może być, ale Olek zaraz przyjedzie, bo chyba sprzęgło mi się skończyło. Nie żartuj. Naprawdę. Jechałem i zatrzymało mnie i myślałem, że odpali. Masz linkę? To cię wezmę na hol. Nie, ale Olek powinien zaraz przyjechać, tak. Albo byś się trzymał tu z tyłu. Jakoś. Nie no, dzwoniłem do niego, to powiedział, że zaraz przyjedzie i tak. Tak? Powiem ci, jak jechałem z Tomkiem. Szybszy start miał, no, ale na dłuższej mecie go już pokonałem. I się obraził Tomek? Tak, nie. Kurde, niedobrze. Znaczy tak nie, że ten, ale taki, wiesz o co chodzi. No, no wiem. Był pewny siebie zbytnie. Kurde, ja też byłem pewny tej bety. Naprawdę. No, ale ona miała sportowy zapłon i... No słuchaj, no możemy powoli jechać. Nie będziesz... Dzwonił, że zaraz przyjedzie i tam. Aha. Ale bez sprzęgła możesz też jeździć. Ale patrz to, ale... Ajaj. No słuchaj, no... No nie wiem, jak chcesz, mogę cię podprowadzić. Złapiesz je z tyłu. Przyjedzie i tak takim busem, że... Aha, aha. No niedobrze, taki pech akurat, mieliśmy upalać. Normalnie i zgadnij, i tam nie przyszedł w tym miejscu, gdzie stoisz teraz. O ja. Słab zrobiony do końca. Co? Słab zrobiony do końca? Tak. Jeszcze tam parę poprawek trzeba zrobić. Jak doloty, nie? A tak to jest już dobrze. Zresztą jak byłeś, to, nie wiem, z KTM jakiegoś kłada miał tam slapa robionego, pamiętasz? No. 27 tysięcy myślałem, że PLN-ów nagle, a widzisz, że euro tak było. Euro, no. No słuchaj, jak ktoś kupuje nowego kłada, nowego Raptora kup, nowego, nie? I do tego silnik, jaki chcesz, a potem robisz slapa. Czyli po prostu tamten Raptor cię kosztuje około 50, ten nowy. Plus do tego, żeby zrobić tego swapa i silnik. A silnik może kosztować i 50 i 100 tysięcy, zależy jaki silnik kupisz, nie? No właśnie. No. Widzę, że nowe ciuchy się ubrałeś. No. Ale kolorystycznie bardzo pasują do siebie z tym kaskiem. Dobrze, nie? No. Szkoda, że nie pod kolor Raptora, ale... Mam pod kolor Raptora też, no. Ostatnio miałem niebieskie. Będziecie dom ekipy robić? Ja. Jak się uda, ale nie wiem. Ale duży tam jest, co? No duży, no. To jest na tą hurtownię, no. No, no. Ale miesięcznie trzeba płacić za niego. No. Nie wiem. Może jak uzbieramy. A Oskar nie chciał przyjechać z bombardierem? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj wolne sobie wziął. Ty masz kostki, a ja mam takie czerwone te, takie... Ile? A, no. Jakbyś miał 4, możemy się zamienić. Może bym miał 4, ale nie wiem. Aha. Ale tu startowaliśmy gdzieś od tamtej strony, tam. No. No to wypadł mu telefon akurat, ale później z tych momentów to widać, że start był szybszy, ale później ten, bo ja mam trochę mniejszą zębatkę. Ale ten, do końca go przyjechałem, tam miałem nad nim przewagę 15 metrów, 10. No to ładnie. No to ból, no a ja... Czarny koń to jest. Ale wiesz, ale on mocne Rezo ma, a wiesz, twojego nie próbowałem, bo on wtedy był na dotarciu, to nie wiedziałem, nie? To go tylko lekko, nie? Jak wczoraj tym jechałem, to wystartowałem sobie nawet miałem sprzęgło i jechałem, i tak się trochę odchyliłem do tyłu i mnie na koło. Tak samo z siebie, gdzieś na taką odległość. Tak? Na jakim biegu? Na 2. O. Jak w Rezo wszedł? No. No to ładnie. Nie wiem, czy kompresji nie ma, czy co. No ale słychać, że ma, ale... A to tak samo jak u Dombera, też tak było. A, chyba tłok, wiesz? Znowu? Się skończył. No. Znowu. No bo też coś tam, wiesz, tu... O, jedzie? On... Jedzie. Pogotowie ratunkowe. O ja. Aż drzwi nie zamknął, zobacz, z pośpiechu. Chciałem go holować, a mówi nie, czeka na Olasa. Ale chyba tłok, wiesz? Co? Taka awaria w polu, nie? Co, popchać cię? No widzisz? A teraz się zostawi z tym busem i teraz sobie radź sam. No nie, to nie to. To nie to. Bus troszkę. To co się stało? Nie jedzie jakoś. Może się zalał. Chyba kręciłem. Dobra, nic mu nie mówię, bo jeszcze... Dobra. Czyli ty, Juras, w grze zostałeś? Co? Enduro Krzeszowice. To jest ta bluza, co Alek chce się wywalić. To jest ta? Idzie. A mówiłem ci, że go popchamy. Ale chyba tu paliwo ci ciekło, wiesz? Nie, olej. Olejek, pamiętasz tą bluzę? Pamiętam. Zobacz. Szybciej od nas zasuwa. Aż go zwieje. To teraz tak. Teraz tak, wcześniej nie. Ale to kto ci robił tego słapa wcześniej? A gościu taki, wiesz, prywatnie. A nie chciałeś tam dać od razu, gdzie byłeś ostatnio? Żeby tam od razu? No. O tam to pół roku czekać było, wiesz? Co? No. ożyła. Żeby bardziej ożyło. Najwyżej jak ci zgaśnie, to cię zapcham i tyle, nie? I pojadę, dojadę. I dojedziesz, no. Myślałem, że będzie to miał większe szanse, naprawdę. Ale... nie wyszło. Mechanik... ale szkoda, że to widzisz, nie nagrałem tego. Nagrasz. Nagram, dobra. Ale, mechanik... ale teraz Tomek przyjedzie 250. Powiem ci tak. Mechanik zrobił robotę. Twój. No. Olas. Jednak chyba trochę lepszy jest. Widać. No to my byśmy mogli wystartować, nie? Mamy wprawę w paniu. No. Gdzie to było? Same KTM pewnie. To się namordowali. A ty nie oszczędzasz paliwa. Jula, zjeździmy. Szkoda paliwa. Jeździcie, uciekam. No, nara. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.